Medycyna i kultura. Seniorzy w działaniu. Pod takim hasłem w Hali Kultury w Łomży odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Aktywny Senior, w programie którego oprócz informacji i porad o zdrowiu zaprezentowana została twórczość łomżyńskich seniorów. Nie zabrakło także utworów muzycznych, literackich oraz rękodzieła. Całość prezentacji przygotowali i przedstawili łomżyńscy seniorzy. Chciałbym zacząć od tego, że potwierdzamy naszą aktywność. My seniorzy, mogę tak stwierdzić, że stanowimy najbardziej aktywną grupę już w sensie takim zorganizowanym w Łomży. Nasza działalność wychodzi już, jest dostrzegana i wychodzi poza granice naszego miasta, prawda? Nie tak daleko jak wczoraj wieczorem miałem ponownie telefon z Wielkopolski, że już narzuciły, że 18 kwietnia przyjeżdżają do Łomży. Nie my z rewizytą do Poznania, tylko oni do Łomży, ale niezależnie od tego my też Poznań odwiedzimy. I tych spotkań jest dużo, prawda, w obrębie naszego województwa, prawda, ale i naszego powiatu. Ostatnio Zbójna też chce nawiązać z nami kontakt. A więc trzeba powiedzieć, jakby nasze społeczeństwo się obudziło, prawda, nie? Naszym celem to jest budowa podstaw samorządu, społeczeństwa obywatelskiego. My chcemy również uczestniczyć w perspektywicznym rozwoju naszego miasta, prawda? Chcemy również włożyć swoją cząstkę w ten rozwój. Przecież my mamy wiedzę, doświadczenie i roztropność i dlatego kierujemy tutaj też swój uśmiech do młodego pokolenia, prawda? O nawiązanie nawet takiej przyjaźni, prawda? Nie, żebyśmy dalej sobie razem współpracowali, bo przyszłość, prawda, czy naszego miasta, czy województwa, prawda, jak i Polski, zależy właśnie od pokolenia tego wschodzącego. Chcemy pokazać nasze dokonania i to takie autentyczne, prawda, nie? Już ugruntowany zespół Maryna, ale ujawniają się nowe, że tak powiem, talenty naszych seniorów w postaci wierszy, skeczy i tak dalej, prawda. Sądzę, że dzisiejsze spotkanie będzie takie bardzo sympatyczne, że dużo uśmiechu będzie i żeby ten uśmiech gościł nam na co dzień. A uśmiechu nie zabrakło. Piękne melodie, utwory literackie, scenki humorystyczne i pokazanie aktywności seniorów, chociażby w gazecie Seniora Srebrni, ukazującej się w tygodniku na REW, wprawiło uczestników w bardzo dobry nastrój. A ja przeczytałem w gazecie na REW, że tu będą dzisiaj gadać o starości. Więc sedłem i zasedłem. Ja należę do tych ludzi aktywnych, należę właśnie do Stowarzyszenia Aktywny Senior i organizacja takich spotkań mnie powierzono w naszym stowarzyszeniu i są to sprawy ważne. Przychodzi dużo ludzi, my robimy spotkania nie tylko tak jak dzisiaj, ale robimy tam u nas w klubie z ciekawymi ludźmi. Staramy się tych ludzi w jakiś sposób zabezpieczyć przez tą samotnością. I przychodzą. Muszę powiedzieć, że dużo ludzi przychodzi na takie nasze spotkania i jest fajnie, no o wszystkim rozmawiamy, także i myślę, że takie spotkania są potrzebne. To jest między innymi moją rolą taką, żeby właśnie tych ludzi zmobilizować, żeby przyszli, obejrzeli, posłuchali i pobyli ze sobą, tak. Gościem specjalnym spotkania była Marii Tolle, studentka ostatniego roku medycyny na Uniwersytecie Charité w Berlinie, która opowiedziała o chorobie Alzheimera, przyczynach, objawach oraz możliwościach leczenia. Szczególnie interesuje się przyszłościową specjalizacją z dziedziny neurologii, ponieważ jest to jedyna specjalizacja, która w tej chwili ma wielkie odkrywania naukowe, stąd, że większość chorób typu Parkinsona lub na przykład Alzheimera do tej pory jeszcze nie ma przyczynowych leków dla tych chorób, a badania naukowe, które między innymi prowadziłam w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych na University of Kentucky, prowadzą do odkrycia nowych leków, na przykład szczepionek antyalzheimerowych. Przebywałam przez pół roku na University of Kentucky na oddziale biochemii i medycyny i prowadziłam badania histologiczne na temat białek tau, które są powodem powstania Alzheimera w mózgu.
I badanie tego patomechanizmu doprowadziło do tego, że odkryliśmy nowe informacje genetyczne i modyfikacje genetyczne, które wpływają na rozwój tej choroby. Celem na przykład byłoby stworzenie przeciwciał przeciw tym białkom tau lub modyfikatorów genetycznych, które by miały możliwość wstrzymania rozwoju choroby Alzheimera w mózgach ludzkich. Jedna na 20 osób w społeczeństwie polskim po 65 roku życia może zachorować na Alzheimera, więc to jest około 5%. Myśląc o tym, ponad 250 tysięcy osób w Polsce już choruje na Alzheimera. Moim zadaniem dzisiaj, w moich oczach, jest z jednej strony przedstawienie tej choroby ogólnie, bo jednak ciężko jest postawić diagnozę tej choroby, bo dużo osób do końca nie jest świadomych, jakie to jednak są inne symptomy niż na przykład tylko utrata długotrwałej i krótkotrwałej pamięci, a z drugiej strony też przedstawić, że jest nadzieja nowych terapii, między innymi też krótko określę, jakie były moje badania w Stanach Zjednoczonych. Badania polegały na tym, że w tkankach ludzkich, to znaczy ludzi, którzy zachorowali na Alzheimera, po śmierci te tkanki były badane, czy te modyfikacje genetyczne, które laboratorium, w którym pracowałam, zostały odkryte, czy te białka, które z tych modyfikacji genetycznych powstały, naprawdę się znajdują histologicznie w mózgach osób po śmierci, które chorowały na Alzheimera. I się okazało, że właśnie te komórki mózgu po śmierci mają w sobie te białka tau, które zostały zmodyfikowane właśnie przez białko, które zostało odkryte w laboratorium, w którym pracowałam. Patrząc na szczepionki mRNA, które już dzisiaj istnieją, jeżeli chodzi o szczepionki antycovidowe, to jest to przyszłościowym celem tej pracy naukowej. Do tej pory odkryto pewne sekwencje genetyczne, które by mogły się do tego przyczynić, ale droga, żeby doszło do szczepionki antyalzheimerowej, jeszcze jest daleko. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że 95% choroby Alzheimera lub demencji występuje sporadycznie. Znaczy to, że komponenta genetyczna czy monogenetyczna, która prowadzi do choroby Alzheimera, wynosi tylko około 5%. Więc nie byłoby to szczepionką ogólno antyalzheimerową dla całego społeczeństwa, ale dla osób, które mają te ryzyka genetyczne. Więc do tej pory społeczność, do której by ta szczepionka miała możliwość, żeby być tak wykorzystana lub żeby była wspomagająca, na razie się ogranicza na dosyć małej ilości społeczeństwa. Pan Stanisław zaproponował spotkanie dzisiejsze, ale ja, stąd, że mam rodzinę w Łomży, mimo tego, że się urodziłam w Berlinie, pierwsze praktyki lekarskie przeprowadziłam na oddziale wewnętrznym w Łomży oraz na pionie chirurgii, późniejsze praktyki lekarskie. Z jednej strony chciałam poznać, jaki jest system leczenia w moim mieście, porównując do Uniwersytetu w Berlinie, który został wyznaczony jako najlepszy szpital w Europie przez ostatnie 3 lata. Więc zorientowałam się, będąc na praktykach w Łomży, że stan naukowy lub i też praktyczny jest na tym samym poziomie możliwości leczenia i poznałam lekarzy tu łomżyńskich, którzy z empatią i dedykacją i czasem podchodzą do swoich pacjentów. Mądrość łomżyńskich seniorów, ich aktywność i chęć uczestnictwa w życiu Łomży z pewnością zasługują na uznanie. Jak zapowiada Stowarzyszenie Aktywny Senior, w planach są kolejne wydarzenia.